Witajcie na kolejnej zasiadce. Na tej zasiadce jestem w bardzo zacnym gronie. Tak jak w poprzednim filmie wam mówiłem, że tutaj spotkam osobę, która ma ogromne doświadczenie. Można powiedzieć, że to jest ikona karpiarstwa. Przynajmniej dla mnie to jest osoba, muszę ci przerwać, kolego, bo się strasznie rozkręcasz. To ja dodam tylko tyle, że jesteśmy na Mazurach, na wodzie, która w 2000... Poczekaj, a to on o tobie mówił. No tak. No nie o sobie. Mnie mówił. Przepraszam. Ale poległem, o Jezus. Mariusz. Ale gratuluję, ty też jesteś fajny. Bardzo chciałem być ikoną wędkarstwa karpiowego w tym kraju. Nie, słuchajcie, tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj jakby przy okazji zbierania pieniążków na toszkę, na którą gdzieś tam się zaangażowaliśmy, bo dzieciaczek chory, trzeba było pomóc. Przy okazji jakby łączymy przyjemne z pożytecznym, łowimy sobie, usiłujemy coś tam złowić na tej wodzie. Łowisko mega trudne. W 2017 roku woda się gigantycznie przede mną otworzyła, złowiłem wszystkie duże ryby. W zasadzie nie złowiłem jednego guzka, natomiast mam nadzieję, że kiedyś się schyli i się poznamy bliżej. Natomiast przez kolejne lata tak naprawdę za każdym razem dostaję pstryka w nos. Przyjechałeś, nowe spojrzenie na wodę, może coś zrobisz inaczej, daj Boże, że się uda złowić jakąś fajną rybę. Natomiast myślę, że publicznie powinniśmy teraz złożyć rączki i odprawić modły, żeby te nasze mazurskie karpie dały nam jakąś szansę na spotkanie, słuchajcie, szamańskie. Może będzie dobrze. Każdy po swojemu. Tak. Ja pokażę łysą pałę i czoło lekko padające na plecy. No ja mam nadzieję, że złowimy jakąś nawet jedną rybę, nieważne kto. Nieważne. Ważne, żeby po prostu tą rybę, na tą rybę nawet popatrzeć, tą mazurską dziką rybkę. Fajnie by było, jakby film o łowieniu karpi był z udziałem karpi, bo to jest, nie oszukujmy się, najważniejsze. Natomiast chcieliśmy się zmierzyć z wodą, która jakby naprawdę, stojąc tutaj, czujesz, jak ta woda rzuca wyzwanie, bo te ryby widać, one gdzieś tam wyjadają zanętę, natomiast sprowokowanie ich do brania wcale nie jest taką oczywistą sprawą. Mhm. Wielu, którzy mieli okazję tutaj łowić, przekonało się o tym, że tydzień bez brania jest naprawdę takim standardem. A branie, jak już się rozłożysz, wywieziesz zestawy i zapominasz o tych wędkach, bo to jest jedyny sposób, żeby tu przetrwać tak naprawdę, a nie siedzieć i myśleć, no bierz, no bierz, no bierz. Co tu? Cieszyć się tym, że jest pięknie, a branie tak naprawdę zaskakuje. W najmniej oczekiwanym momencie. No. Zazwyczaj jak wyjdziesz gdzieś tam się załatwić. Tak, jak rano po kawie i fajce idziesz w kukurydzę, to wtedy masz taki gwizd, że dobrze, że zabraliśmy nasze kibelki, bo tak naprawdę kukurydza jeszcze jakby nie urosła i nie ma gdzie załatwić fizjologii. Spoko, będą dobre przebitki ogólnie. Będą zajebiste. No i co, ja ogólnie mam tak, że jak mam dobre przeczucie, przyjeżdżam z takim pozytywnym nastawieniem, to gdzieś potrafię tam i gdzieś wyczaruję tą rybę. Potęga podświadomości. Ja wielokrotnie powiedziałem publicznie, że wiszę tej wodzie kilka sezonów bez brania, kilka wyjazdów bez pika i czuję, że sobie trochę wykrakałem te siedzenie bez pika, ale mi się tutaj dobrze siedzi. Dzikie jezioro ma tak naprawdę tylko 5 dostępnych stanowisk i my siedzimy, zajmujemy 2 miejsca i tak naprawdę zupełnie się nie widzimy. Jest gdzie łowić. Jak gdzieś tam, jak z zacypla wypływasz i kładziesz zestaw, to mam z tobą kontakt wzrokowy raz na dobę, jak przewodzisz zestaw i tyle. Ale to jest jeszcze fajne, że wy siedzicie na stanowisku, jak ja teraz sobie je obserwuję. Zjebało się. Jak sobie? Nie, spokojnie. Przepiąż. Jak obserwuję to stanowisko, gdzie my teraz przebywamy, tutaj wy siedzicie, to jest w ogóle inne niż nasze, nie? Ja mam, można powiedzieć, z Łukaszem po lewej stronie takie zwężenie, gdzie można powiedzieć, te karpie z głębokiej wody mogą wchodzić przy jednym, przy drugim cyklu. Przemieszczają się. Później mamy wejście na zatokę, później mamy po drugiej stronie brzegu znowu mamy zatoczkę i znowu zwężenie do was, gdzie ta zatoczka po prostu jest cała zarośnięta i jest wasze stanowisko, które moim zdaniem w ogóle inaczej wygląda, nie? Znaczy potencjalnych miejscówek, gdzie chciałbyś położyć zestaw jest tyle, że tak naprawdę wszędzie. Brakuje ci wędek. Nawet jak już położysz ten zestaw, już w niego wierzysz, płyniesz pontonem, wracając do domu i mówisz, ojejku, tutaj jest tak samo fajnie, tutaj jest tak samo fajnie, tutaj jest w ogóle jakiś pieniek, tu jest rozbity pomost, stary, zarośnięty glonami, kołki i tak naprawdę miejsc na położenie zestawów jest mnóstwo. One się oczywiście gdzieś tam wzajemnie wykluczają, bo tych ryb nie masz tyle, żeby one brały wszędzie.
Natomiast no, ciężko się jakby pogodzić z czymś takim, że pływając, wywożąc zestaw, widzisz kolejne piękne miejsce i też chciałbyś tam postawić zestaw. Mhm. Jest takie, że ja mam tutaj taką taktykę, że wybieram jakieś miejsca i siedzę po prostu, czekam tydzień, bo sypanie kolejnego placka 50 metrów dalej, bo coś mi się ubzurało w głowie, no ja tego nie chcę robić. Mhm. Tym bardziej, że ryby wyjadają zanętę, a brań nie ma. Czas. Fajne. To jest fajne. Będziemy walczyć. Jakiś tam wstęp zapodaliśmy wam. Także oglądajcie dalej i może coś się wydarzy. Na pewno będzie fajna wiedza, fajne informacje. Miło będzie i dobrze będzie posłuchać, nie? Także działamy. Zobacz. Wiecznym brzegu od paru dni cyrkulacja jest południowo-zachodnia i całą ciepłą i natlenioną wodę dmucha w tą część zbiornika. Wiatr trochę utrudnia znalezienie miejsca, bo wszędzie z dna wychodzą grążele, ale no, takie jest tutaj łowienie. Trzeba znaleźć ścieżkę gdzieś pomiędzy grążelami, pomiędzy liściami, zasypać, postawić zestaw i zapomnieć o nim przez dwa dni. I w międzyczasie odprawić modły, żeby karp przepłynął właśnie tą ścieżką. Jakby innej opcji nie ma. Zestaw musi być tak skonstruowany, żeby się nie splątał. Na tyle mocny, żeby można było walczyć z rybą pośród takich liści. To, co widać na dnie, na powierzchni, przepraszam, to tak naprawdę jest bajka. Na dnie jest mnóstwo korzeni, które są wielkości i grubości ręki i z nich wychodzą pojedyncze liście. Poszwędam się tutaj trochę, spróbuję znaleźć jakiś fajny placek pomiędzy grążelami, postawię zestaw i będziemy czekać. Postawiłem bojkę na granicy grążeli. Będę łowił jakieś 3 metry przed bojką. Znalazłem plac wolny od liści, taki powiedzmy jak pół pontonu. Rozsypię orzecha i kurki wszędzie tutaj w tych okolicach. No i z boku tego zanęconego placu postawię bałwanka, póki co na miękkim szyponie, z 3 kulkami na PVA. Pomysł na to miejsce jest taki, że tutaj jest dosyć duże oczko, które obficie zanęce, około kilograma kulek i z 1,5 kg orzecha, a tu kawałek bliżej markera jest małe oczko pośród roślin i właśnie myślę, no dokładnie tutaj, posypię garstkę kulek. Tutaj będzie leżał mój zestaw. Myślę, że doczekam się przez ten tydzień konia. A w większym oczku, którego ryby mogą się bać, posypię trochę więcej. O, tutaj. Tu jest wolny od roślin plac. A tam będzie leżał zestaw. Dokładność w takich miejscach jest najważniejszą rzeczą. Nie cudowna kulka, tylko właściwe położenie zestawu. Wiatr niestety utrudnia. Natomiast, żeby gdzieś tam podczas kładzenia zestawu nie zaczepić o łodygi, to założyłem małą PV-kę z kulkami. Mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem. Jesteśmy po pierwszej notce. Można powiedzieć, że u mnie się coś tam działo. U mnie dopiero się zadzieje. Dopiero się zadzieje.
ja przez tą nockę złowiłem jedną rybkę, 17-kilowego karpia, to pewnie zobaczycie wcześniej albo później, to już nieważne. Tak naprawdę śliczna ryba, jak na warunki, na polskie realia i jak na dziką wodę, nie oszukujmy się, ryby plus 15 kilo, to są piękne, wielkie ryby. Dokładnie, do tego silne, wargi piękne, płetwa duża, ładne ubarwienie. Fajne miejsce, dzikie jezioro, jesteśmy na Mazurach, na wodzie, na której 3 lata temu zrealizowałem wszystkie swoje marzenia. Natomiast kilka z tych ryb, które złowiłem, nie pojawiły się na macie przez 3 lata. One mają tutaj tyle pokarmu naturalnego, tyle możliwości, żeby gdzieś się tam w tych grążelach schować, że tak naprawdę to jest jak szukanie igły w stogu siana. Polowanie na takie pojedyncze wielkie ryby. I to jest piękne, nie? Nie no siadasz po prostu w miejscu, w którym wywodzisz 30 czy 50 metrów przed siebie, tylko musisz po prostu nawet jeden listek znaleźć, przy którym jest ładne dno, czy jest miejsce, w którym możesz postawić idealnie swój zestaw, zaprezentować dla mnie idealnie. To jest esencja łowienia karpi. Wypływasz, stajesz pontonem gdzieś tam, fajnie jak nie dmucha, wczoraj jak wywoziliśmy, to wiatr utrudniał nam robotę, ale wypływasz, patrzysz na tą wodę, spuszczasz kamerę, szukasz jakiegoś właściwego miejsca i tak naprawdę tworzysz sobie w swojej bani jakiś film. To, czy karpie to zweryfikują, czy nie, najczęściej weryfikują, to jest inna sprawa. Natomiast te parę minut, czasami dłużej na wodzie, to jest taka moja bajka, która jest dla mnie taka mega osobista i jakoś tam nigdy do końca, tak w zasadzie do brania, nie jesteś pewien, czy zrobiło się dobrze, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to ryby to weryfikują. Mhm. Powiedz kolego, bo na początku roku pamiętam, jak rozmawialiśmy i gdzieś tam przez telefon była burza mózgów na temat wypluwania zestawów przez karpie, na temat preferencji, jak każdy łowi, bo tak naprawdę sposobów na złowienie karpia jest tyle, ilu jest jakby wędkarzy, bo każdy z nas łowi inaczej, a mimo tego łowimy te ryby. Dokładnie. Ja Cię próbowałem przekonać do tych sztywniaków, które ja lubię, z wielu powodów, a Ty byłeś tak sceptycznie nastawiony. Byłem, to prawda. Pochwal się kolego, co zjadła rybka. Byłem sceptycznie nastawiony, bo u mnie zazwyczaj królował przypon na miękkiej plecionce. I ten przypon dawał mi największe ryby, więc tak naprawdę się zastanawiałem, co tu zmienić. Co tu zmieniać, jeżeli to działa? No, jeżeli ale coś słuchajcie, robi robotę, to... W tym roku postawiłem sobie wysokie cele, bo spędzam dużo czasu na wodach PZW, które znam już x lat. No ale przez to, że zastosowałem tutaj podpowiedzi właśnie Tomka, dało mi to, że na wodzie, na której już można powiedzieć 8 lat łowię, złowiłem dwie ryby, których przez, można powiedzieć, 8 lat nie widziałem. Nie? I wczoraj, znaczy można powiedzieć już dzisiaj, o 4 rano, zastosowałem znowu tego sztywniaka. Z, można powiedzieć, waftersem, który był idealnie sobie tam balansował. On właśnie fajnie współgra z przynętami, które są neutralne. Albo wafters, albo grzybek. Ja generalnie wolę pojedyncze przynęty, bo łatwiej jest zassać, bo nie oszukujmy się, sztywny przypon, taki powiedzmy 20-18-centymetrowy sztywniak bez przegubu, zawiązany z dosyć grubego materiału, bo ja wiążę minimum 35 libów, bo mnóstwo zaczepów, kołków, roślin i nie chcę generować historii o kolejnych niewyjętych rybach, to taki sztywniak, on nie jest taki łatwy do zassania. Zobaczcie, mam tutaj... Jak to wygląda? Ja zrobię zbliżenia w tym momencie, więc... Na spokoju, będzie widać. I to nie jest materiał, który jest miękki. Generalnie ma jakąś tam swoją sztywność, która utrudnia wyplucie karpiowi. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, on jest również trudny do zassania. Dlatego najlepiej pracuje i najlepiej działa mechanika tego przyponu z waftersami, z neutralnymi przynętami, ewentualnie z orzeszkiem i powiedzmy takim 12-milimetrowym pływaczkiem. Ja sobie zawsze to sprawdzam, jak ten przypon się układa. Jeżeli on leży ładnie na dnie, a przynęta stoi delikatnie na tym krętniku na nim i przy małym ruchu ten przypon się zachowuje tak w miarę naturalnie. Mówię w miarę, no bo wiadomo, no to jest drut. To jest sztywny materiał. Natomiast ta sztywność uniemożliwia wyplucie karpiowi już po zassaniu. Oczywiście jest go troszkę trudniej zassać niż przypon z miękkiej plecionki. Natomiast ilość brań w moim przypadku jest znacznie większa. Taka piękna ryba.
wzięła z wejścia do zatoki. Waży 17 kg. Jest to mazurska dzika woda. Także takie piękne, wielkie ryby bardzo mocno cieszą. Ale mega cieszy, bo to pierwsza noc. Pierwsza taka, można powiedzieć, ryba. Wzięła na sztywniaka z live systemem w aftersem 18 mm. W tym roku to testuję ten przypon. Wasyl zaszczepił we mnie sztywniaki, więc dlaczego by nie spróbować, jeżeli od początku roku mam na to piękne ryby, które są, no można powiedzieć, idealnie zapięte. No i co, wejdę z nią do wody, wypuszczę ją i tyle. Przepiękna rybka. Siemka. Właśnie płyniemy do miejsca, w którym pierwszej nocy miałem tą 17. Teraz drugiej nocy miałem stąd wyjazd. Niestety ryba się spięła, ale widziałem przy powierzchni tą rybkę i też widziałem, jak ona walczy. I to była mała ryba, pewnie wiem ile ona mogła mieć, 3 kg, może coś takiego. Tak przynajmniej wyglądała w wodzie. To miejsce, z którego miałem tą rybkę, jest, tak jak widzicie, ten marker. Przed tym markerem, tak myślę, że z 2 metry zestaw jest postawiony przy samych grążelkach, żeby to fajnie wyglądało, fajnie się prezentowało na dnie. Żeby też ryba to taka ostrożna po prostu żerowała. To nie jest na jakimś takim, można powiedzieć, czystym placu. Więc tam kilka razy wstawiam sobie zestaw z ciężarkiem, przeciągam, patrzę, jest ok, to tam wstawiam. Zaraz Łukasz dopłynie, to wam pokażę dokładnie to miejsce z bliska. Tu jak widzicie, już grążelki się zaczynają pojedyncze, ale w wodzie wychodzi ich znacznie więcej. Tu kolejny i płyniemy na marker. Mój zestaw jest położony, można powiedzieć, o tutaj, w tej luce. I tutaj właśnie będę też nęcił. No, dokładnie w tym oczku. Kilo szczęścia po 3 tygodniach nad wodą bez brania. W tamtym roku 21 nocy, woda mnie mega upokorzyła. W tym roku dała ładną rybkę. Natomiast to jest standard tego jeziora, że jest to ryba w trzecią dobę. Śliczny jest. Amurowe branie, tak naprawdę rybka się zachowywała bardzo dziwnie, ale fajnie, że się w końcu pojawiła. Śliczny mazurski karpik. Wielka głowa, wielki pysk. Bardzo się cieszę, że się pojawiłaś w końcu. Czołem. Słuchajcie, jesteśmy po trzeciej dobie. Mariusz ma rybkę i dzisiaj rano przy porannej kawie zlitował się nade mną w końcu. Po 3 dobach bez pika mazurski karp. Przewiozłem swój zestaw po 2 dobach z miejsca, na które liczyłem, powiem szczerze. Przewiozłem w zupełnie inne miejsce, bez charakterystyki. Teraz zanęta znikała, nie było brań. Tak naprawdę czułem, że
albo drobnica, albo te ryby są na tyle sprytne, że robią nas w konia. Postanowiłem zupełnie nie nęcić. Postawiłem jednego waftersa, o dziwo na miękkim przyponie, centrycznym ciężarku 145 gramów. I na PVA podałem dwie kulki. Dosłownie dwie kulki. Jedną przekrojoną i drugą 24 Odyseja. Wrzuciłem do wody tylko 9 kulek. Rozsypałem je tak na takiej powierzchni, powiedzmy metra kwadratowego, może troszkę więcej. I zestaw stał dzisiaj do rana, gdzieś tam koło 10 rybka się schyliła. Pokażę wam zestaw, jak to wygląda. Klasyczny, prosty zestaw z waftersem Odyssey 18 mm. Kilka razy na różnych wodach sprawdziła mi się taka taktyka, że dawałem małą porcję zanęty, ale bardzo grubych kulek, takich 24 mm, a dosłownie garstkę rozrzuconą właśnie na takiej powierzchni, żeby nie było zbyt dużej ilości zanęty skupionej w jednym miejscu, bo to może odstraszać ryby i na pewno na niektórych łowiskach odstrasza. Taka kumulacja zanęty w jednym miejscu jest kojarzona po prostu z niebezpieczeństwem przez te stare, duże ryby. Teraz ten karp sobie pływa, jedząc pojedyncze, duże kulki i jakby z taką samą siłą, jak wciągał 24 podpływa do zestawu, gdzie jest 18 mm wafters. Ta ryba nie ma ze sobą sufmiarki, ale jest jakby nauczona podnosić te cięższe przynęty. Zasysa tą mniejszą, lekką. No i generalnie się zacina. Przypon 20 cm i centryczny ciężarek 145 gramów. Tak naprawdę walka krótka, ryba wyszła na otwartą wodę. Gdzieś tam po podebraniu myślałem, że to rybka 12 kg. Powiem wam szczerze, że gdyby nie film, to ja bym ją wypuścił spod wieraka, bo tak ją oceniłem na 12 kg. Przypłynąłem, kolega, z którym mówię, mówi: kurczę, ty to trochę więcej ma niż 12 kg. Mówię: no nie wiem, no zważmy. I okazało się, że ryba jest pełnoletnia. Zobaczycie tam na zdjęciach, jaka piękna rybka. Teraz sobie przygotuję zestaw bardzo podobny. W zasadzie ten sam zestaw i PV-kę, który dał mi rybę. Zawiozę to w inne miejsce, bez charakterystyki, bo ta woda ma taką specyfikę, że ja tutaj nigdy nie udało mi się złowić drugi raz w tym samym miejscu dużej ryby. Tak naprawdę w 2017 roku złowiłem największe ryby, jakie tutaj pływają w tej wodzie, jakie są znane, jakie były łowione wcześniej, więc trudno mi powiedzieć, czy są najwięksi mieszkańcy, ale to były znacznie większe ryby jak ta, którą mi się udało złowić dzisiaj. Natomiast bardzo się cieszę, bo w tamtym sezonie miałem tak naprawdę 3 tygodnie nad wodą bez ryby. Więc to pokazuje, jaka jest jakby skala trudności tego łowiska. Przed nami jeszcze 4 doby, więc myślę, że coś się tutaj jeszcze może wydarzy. No i coś takiego pójdzie do wody. Tak to wygląda, porozciągam je, żeby one były drobnica i takie porozpycha, także one będą leżały w znacznej odległości od haczyka. To jest tyle, ile walę na jeden zestaw dzisiaj. Miejsca tradycyjnie zasypane niestety nie dały brania, więc trzeba coś kombinować. We'll be right back.
usiadłem sobie wygodnie, więc wam opowiem ogólnie, co się wydarzyło po mojej kolejnej nocy. Jako że miałem na pierwszej nocy tego 17-kilowego karpia, kolejnej nocy miałem spięcie takiej niedużej ryby parokilogramowej. Kolejnej nocy nic się nie wydarzyło, to postanowiłem pomyśleć i przeanalizować tą całą sytuację. No niestety tych myśli było dość dużo, czy zmienić miejsce, czy zrobić coś inaczej. No i postanowiłem zrobić kilka rzeczy inaczej tak naprawdę. I od razu wam powiem, dlaczego o tym mówię, bo złowiłem dwie piękne ryby. Jedna ryba to pełnołuski karp 15-kilowy, a druga ryba to 13-kilogramowy karp też z tego samego miejsca. One wzięły po sobie jakieś może 30-40 minut. I teraz wam powiem, co zrobiłem. Pokazałem wam tamto miejsce, czyli ten cypel. Tam był zaznaczony marker. I od tego markera mniej więcej tak z 2 metry tutaj w kierunku wody postawiłem swój zestaw. Czyli w tym samym miejscu, co poprzednio, co wzięła mi ta 17. Tylko zmieniłem sposób nęcenia. Zrobiłem coś takiego, że jak patrzymy sobie w tym kierunku tych trzcin, to w lewą stronę zrobiłem taki jakby, można powiedzieć, pas zanęcony za pomocą orzecha tygrysiego. Po prostu wziąłem łopatkę i tak fuch, rzuciłem, ona tak fajnie się wsypała tym pasem, ale na wysokości tej samej, co jest dokładnie mój zestaw położony, od trzcin, żeby to był taki pasek, jak ryba wyjdzie z głębokiej wody, to żeby szła dokładnie te 2,5 metra od trzcin i zjadając po prostu te orzechy tygrysie, trafią na moją kulkę. I teraz, jak mamy tą kulkę tutaj postawioną, miałem tą kulkę postawioną, to ten orzech tygrysi był, tak jakby można powiedzieć, 2-3 metry, no mniej więcej 3 metry oddalony od mojego orzecha, od mojego zestawu końcowego. I w tym miejscu, gdzie był zestaw końcowy, postanowiłem porzucać w każdy tam grążelek, tam gdzieś w jakąś tam, można powiedzieć, lukę pomiędzy zaroślami, właśnie te kuleczki, tak rozsypać, żeby to wyglądało tam po prostu naturalnie, nie, że w jednym miejscu było tego dużo. No i wydaje mi się, że to spowodowało to, że po prostu ryby, idąc, zjadając te orzeszki, zaczęły wyjadać te kuleczki i w pewnym momencie poczuły się na tyle pewnie, że ten zestaw agresywnie pobrały, bo role były dwie niesamowite. To nie było jakieś tam pikanie czy coś, tylko jechanie po prostu, namiot mam na górze, więc zanim biegłem, to cały czas jechało, cały czas. Więc widzicie, zmiana jakiejś tam taktyki doprowadziła, że trafiłem dwie ryby. Słuchajcie, taka piękna ryba. Kolejne nocki z tego samego miejsca, jedno miejsce tak naprawdę jeździ. Ale zobaczcie, jaki piękny brzuszek, jaka piękna ryba. No, jestem zachwycony. Wielka płetwa. Śliczna jest. Zobaczcie, kolejna ryba, dalej z tego samego miejsca, można powiedzieć, jedno miejsce jeździ. Ale tym razem ryba jest inna, bo jest pełnołuska. Ale co jest piękne, że zobaczcie, jaki on jest po prostu grubiutki. No, pełnołuski, grubiutki karp. Nie taki, można powiedzieć, długi, tylko taki piękny, gruby. Piękne wybarwienie, wielki ogon. No mi się bardzo podoba ta rybka. W pierwszym miejscu to jest ostoja ryb. One się tutaj gromadzą przed tarłem. No i hol w tych warunkach, żeby był skuteczny, no to jakby musimy dostosować sprzęt do tych warunków. To, co widzieliście, te liście, to jest tak naprawdę pół problemu. Pod wodą jest mnóstwo kołków, jakieś pozostałości po starym pomoście. Tak naprawdę korzenie od tych lilii są grubości ręki i teraz niedostosowanie sprzętu do warunków takich kończy się kolejną historią o wielkiej, niewyjętej rybie.
a na domiar złego ta ryba gdzieś tam pływa z żyłką urwaną, może się zaplątać w te liście i tak naprawdę skończyć żywot w męczarniach. Żeby łowić skutecznie w takich trudnych warunkach, to po pierwsze tak, haczyki, nie jakiś tam cienki drucik, który się rozegnie, bo hol jest ekstremalny, wyciągamy ryby z lilii tak naprawdę, często na siłę. Materiały, z których wiążę przypony, to jest minimum 35 lb, czasami 45 nawet. Bez względu na to, czy ten materiał jest grubym mono, czy to jest miękka plecionka, czy tam plecionka w otulinie, to takim rozsądnym minimum jest 35 lb. I teraz idąc dalej, mam powiedzmy metr ledkora, też o wytrzymałości 45 libów. Na ledkorze, na takim odcinku, powiedzmy 1,20 m do 1,5 m, bo zależy mi, żeby fajnie to ułożyć gdzieś tam na dnie, żeby prezentacja przynęty była lepsza, jest duży ciężarek, 200-250 gramów. Dlaczego taki duży? Taki duży, bo łowię z dużej odległości, po pierwsze. Po drugie, żeby napiąć ten zestaw, gdzie plecionka idzie po liliach, które jakby są kolejnymi przegubami i utrudniają sygnalizację, no to mały ciężarek, taki około 100 gramów, on utrudniałby napięcie zestawu. Byłaby szansa, że wiatr ewentualnie przy napinaniu zestawu przesuniemy. A jeżeli zestaw jest położony w oczku pół metra na pół metra, to każde ruszenie wiąże się z tym, że haczyk wbije się w łodygę liści i wisimy dobę bez szansy na branie. Więc ciężarek 200-250 gram, który po braniu spada, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby holować karpia w takich trudnych warunkach z ciężarkiem, który go tłucze po głowie. Ryba wchodzi w każdy zaczep. A jeżeli holuje już na lince bez ciężarka, no to ta ryba łapie znacznie mniej zaczepów. 30 metrów to jest grube mono, tak zwana strzałówka. 0,65, 0,70. Jeżeli materiał jest mocny i wytrzymały na przytarcia, może to być 0,6. Dlaczego taka gruba? Bo taka gruba linka nie wrzyna się ani w kołki, ani w korzenie od lilii. Gdyby strzałówka była z plecionki, to karp ciągnąc w jedną stronę, a my holując go w drugą, wrzynalibyśmy się albo w zaczep, albo w korę podwodnego jakiegoś pieńka, albo w korzeń i ta ryba byłaby jakby nie do wyciągnięcia. Grube mono ślizga się po tych zaczepach, nie wrzyna, dzięki czemu mamy kontakt z rybą, a nie z zaczepem i dopiero rybą. Poza tym ryba na takim krótkim odcinku, jak jest zablokowana gdzieś przy zaczepie, czepiąc łbem, rozrywa pysk, ewentualnie urywa plecionkę, nawet 35-libową. To nie jest jakby żaden problem. Jeżeli 20-kilowy karp stoi przy kołku i zrobi taki ruch łbem, to na krótkim odcinku zablokowanym ta linka absolutnie nie ma amortyzacji i jakby łatwo ją zerwać. Zerwać, rozgiąć haczyk, ewentualnie rozerwać pysk. Także, żeby skutecznie holować w takich warunkach, no to te nasze zestawy muszą być dostosowane i wystarczająco wytrzymałe. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że chamskie, natomiast no, z jakąś żyłeczką 0,30 albo 0,35 to ja sobie tu w ogóle nie wyobrażam łowienia. To jest, zanim dopływam do ryby, to wszystko jest zaplątane, złapane mnóstwo lilii, pourywane i kolejna historia o wielkiej niewyciągniętej rybie. Jako linkę główną używam plecionkę 0,28, w zupełności wystarczy, ale to jakby nie chodzi o jej wytrzymałość, tylko o sygnalizowanie brania. Żeby lin albo lesz, który gdzieś się tutaj, taki nieproszony gość, zawiesi na zestawie, zwyczajnie zasygnalizował branie, bo na żyłce to może być z tym problem.
dobre. I co to za rybę złowiłeś taką piękną, co? Karpiczka. Karpiczka, no widzisz. Taka piękna ryba. Z takim wybarwieniem. Chyba najładniejsza ryba wyjazdu, co? No. Młody łowca. Co niektórzy wodę już otworzyli, a co niektórzy nadal nie. Młody łowca. Od takich właśnie ryb wszystko się zaczyna. Zobaczcie, jaki piękny, jakie ma ładne łuski. No i młody łowca zaczyna swoją przygodę, tak? Systematycznie łowi ryby. Fajnie, że tutaj ci się udało. Super, brawo łowco. Siemanko, ja już kończę swoją zasiadkę na tym pięknym jeziorze mazurskim. A ja tu pomieszkam jeszcze trochę. No ja się zakochałem. Jest super. Ja się zakochałem miejsce. Dawno temu. Postanowiłem tu zamieszkać. Tu mi dobrze, tu się będę rozmnażał. No ja nie, już może wystarczy, albo później się pomyśli. Ale co? No fajna przygoda. Fajnie, że się spotkaliśmy nad wodą. Razem posiedzieliśmy, powymienialiśmy jakieś tam zdania, opinie, popierdzieliliśmy. Zajebiste miejsce, fajny klimat i bardzo się cieszę, bo ja się najbardziej bałem, jak padł pomysł, że może coś tutaj nakręcimy, jakiś film. Bardzo się bałem, że to będzie pełen klimatu film, niestety bez karpi, bo ta woda czasami daje, natomiast najczęściej to niestety nie daje. Mm. Bo to trudne jezioro, pełne naturalnego pokarmu. Ciężko zlokalizować ryby, ciężko je w ogóle spuścić do brania. Także jak złowiłeś tą swoją siedemnastkę w pierwszą dobę, no mówię, nie, no to jest w ogóle chłopczyk urodzony w czepku, to jest w ogóle... No się udało, ale tak naprawdę chcieliśmy też sobie postawić jakieś wyzwanie, tak? Żeby ten film był taki wartościowy, żebyśmy pokazali, że nie łowimy na jakichś prostych łowiskach, tylko na trudnych i że z każdej ryby się cieszymy nawet. Znaczy ja dawno temu, kiedy jakby na tej właśnie wodzie udało mi się zrealizować swoje marzenia, złowić polską 30, tak naprawdę łowię absolutnie bez jakby spiny, bez ciśnienia na jakieś kolejne łatwe ryby, które mi nie dadzą satysfakcji. Mm. Oczywiście nie kwestionuję tego, że ktoś gdzieś jedzie na jakieś łowisko specjalne i łowi 10 ryb z weekendu. Natomiast ja wolę łowić 10 ryb z sezonu, ale z każdej z tych ryb chcę mieć po prostu wewnętrzną radość. Bo mimo Dokładnie. Tego, że jakby ja jestem związany z dwoma firmami, ale te firmy nie mówią mi, jedź tu i tu i w catch raporcie wyślij nam 10 zdjęć. Dla mnie musi być klimat, dla mnie muszą być fajni ludzie, bo tylko z takimi postanowiłem spędzać czas nad wodą. No i przede wszystkim ryby, chciałbym, żeby to były takie ryby, na które chwilę poczekam i będę umiał się z nich cieszyć. To nie muszą być nabite proteinami 30, które 5 razy w roku łowią różni ludzie. To może być taka osiemnastka, jaką złowiłem tutaj, która 4 lata nie wyszła na matę. Mhm. Znamy historię tej ryby, złowił ją mój kolega serdeczny 4 lata temu i tak naprawdę przez 4 lata nie wiadomo było, czy je, czy gdzieś tam nie weszła jakiemuś tam, nie wiem, kusolowi w sieć odpukać, bo tak naprawdę te ryby tutaj czasami wychodzą 3 razy w roku, a czasami jest tak, że ja na przykład złowiłem w 2017 roku 2 ryby, które przez 3 lata nie wyszły. Mhm. A ta jest kolejnym przykładem. 4 lata ryba nie była na macie. A moja została w ogóle zweryfikowana? Też jakoś tak nie... Nie wiadomo, nie? Taka siedemnastka, wiesz, która to mogła być jest do sprawdzenia. To mogła być dziesiątka, która, nie wiem, 5 lat temu miała 10 kilo albo 4, bo te ryby tutaj naprawdę dobrze rosną. I nikt tak naprawdę nie zwrócił na nią uwagi albo ją wypuścił spod bieraka. Może tak być. Może tak być. Mój kolega łowił tydzień przed nami. Złowił też śliczną rybę, która 3 lata również nie wyszła. Piękny 19-kilowy samiec. No, tak naprawdę bardzo wartościowe ryby. Natomiast to nie jest tak, że przyjeżdżasz, rzucasz wędkę, jeszcze nie zdążysz rozstawić namiotu i jedzie. Bo ja nie chcę łowić ryb w taki sposób. Oczywiście, że jedno branie z wyjazdu 5-dniowego to taki trochę niedosyt, bo zabrakło mi w tym filmie holu gdzieś tam z drona, jak się męczę, nie daję sobie rady, jak wiatr mnie sponiewiera. Tylko no teraz no, jakby siedzieliśmy na dwóch innych stanowiskach.
To jest kawałek. Zanim kolega zadzwonił, zanim przyleciałeś, to już była w podwieraku. A wozić ją dłużej, żeby Mariusz zdążył i spiąć jedną rybę, która wzięła z tygodnia, to nie. To sorki, ale nie ten. Bo ryba jest najważniejsza, no, nie będziemy dokładnie robić rzeczy pod film. Ogólnie ja chciałbym właśnie powiedzieć, że u mnie to jest taki rok wyzwań, jak widzicie na moim kanale. I właśnie też chciałem tutaj bardzo przyjechać. Nie wiem, tak. Chciałem się po prostu spróbować z tą wodą. Nigdy nie byłem, słyszałem bardzo fajne, dobre opinie. Można powiedzieć, spróbowałem się, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Nawet jakbym złowił tam 10-kilowego karpę, to bym skakał do góry. No ale woda chyba mnie polubiła. Udało się znacznie więcej, nie? Udało się znacznie więcej, sami widzieliście, że tak powiem. No. Dalej, co? Kończymy, można powiedzieć, nie? Fajnie, ty kończysz, że się widzieliśmy. Ja siedzę jeszcze 2 doby, idzie załamanie pogody, zaczyna dmuchać, naprawdę. Zaczyna się robić karpiowo, bo wcześniej była parodniowa flauta, opaliliśmy się, nie tylko papierosów, ale opaliliśmy brzuchy. I generalnie ja powiem tak, jeżeli złowię jakąś wartościową rybę, no to będziesz depał 2 godziny i dokręcimy materiał. No tak będzie, no co zrobić? Zrzucimy się na benzynę, znaczy, bo ja czasy, niedaleko, czasy są trudne, tutaj więc... Tutaj blisko. No to bądź blisko, bądź na telefonie, jeżeli coś się uda wydłubać. No. Chociaż będziesz dzwonił, no. Jeżeli sobie przeanalizuję poprzedni rok na tej wodzie, to raczej nie będziesz musiał jeździć. No zobaczymy, ja jestem dobrej myśli. Będziemy w kontakcie. I tyle. Także dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie, następne filmy będą też fajne. Działamy. Dzięki za spotkanie. Tymczasem.